Pani Kasiu, my się dzisiaj znajdujemy na premierze filmu Napoleon. Czy pani lubi takie historyczne klimaty? Ja lubię historyczne i niehistoryczne, natomiast lubię dobre kino, chyba tak bym to określiła. Bardzo lubię kostiumowe filmy, no ale Ridley Scott nie sądzę, żeby tutaj popełnił złe dzieło, więc spodziewam się pięknego, spektakularnego seansu. No właśnie, czy pani jako aktorka lubi grać właśnie w takim historycznym kinie? Bardzo. Bardzo, bo to jest takie pole do, jeszcze szersze pole do dla wybujałej wyobraźni, wejścia głębiej w klimat. Zdarzyło mi się grać to były lata 40. W Krakowie. Film nazywa się Ach, śpi, kochanie i na którejś z platform można go obejrzeć. I tam zagrałam taką femme fatale. I to jest właśnie bardzo wymagające, bo trzeba panować nad ciałem, nad kostiumem, trzeba dostosować swoje zachowanie do czasów, w których żyła ta bohaterka, bo moja bohaterka była prawdziwą bohaterką żyjącą wtedy. No. Czy takie postacie właśnie, które faktycznie żyły i są potem zobrazowane na ekranie, trudniej się odgrywa? Znaczy, ten związek mojej bohaterki był luźny z tą postacią faktyczną, natomiast no, to była mroczna historia o zabójcy i jego żonie i myśmy grali w kamienicy, w której oni kiedyś mieszkali, więc to też nam mroziło krew w żyłach i rzeczywiście jest taki rodzaj odpowiedzialności wobec ofiar, jest coś takiego tam na plecach. Myślę, że wiele aktorek czuło to obciążenie. Na przykład spotykają się jak jest to tragiczna historia, to spotykają się z ludźmi, którzy pamiętają, którzy są bliskimi. Myślę, że wtedy trzeba się zachować etycznie. Bardzo często polskie kino odwołuje się właśnie do tych czasów wojennych, ale już rzadko kiedy odwołuje się do tych czasów jeszcze bardziej takich zamierzchłych, prawda? Z czego to wynika? Z pieniędzy. Myślę, że mamy dużo fantastycznych historii, ale napisanie takiego scenariusza jest dużo trudniejsze, bo są, no, trzeba zorientować się w tym, jak ta epoka wyglądała, zastanowić się nad różnymi aspektami, czy to językowym, czy kostiumowym i tak dalej. No i potrzebna jest masa pieniędzy, żeby potem zrealizować taki film, więc to jest ogromne ryzyko.